Nie wiem, czy mają Państwo takie wrażenie jak ja, ale ja uważam, że gdyby cudzoziemca posadzić, kompletnie nieznającego Polski, posadzić przed telewizorem i oglądałby tylko i wyłącznie centralne kanały, powiedzmy przez tydzień, i poprosić go, żeby powiedział, jakim krajem jest Polska, odpowiedziałby, że to taki dziwny kraj, gdzie wszystko w zasadzie rozgrywa się, gdyby oczywiście nie było żadnych kataklizmów, wszystko rozgrywa się w jednym mieście, które się nazywa Warszawa, i na dobrą sprawę w trzech, czterech gmachach: Sejm, Senat, Rząd, Kancelaria Prezydenta. Natomiast właśnie w tych małych ojczyznach, w regionach, jest mnóstwo fantastycznych osób, mających fantastyczne pomysły, które nie zawsze są wykorzystywane, które nie zawsze docierają do decydentów. Stąd właśnie pomysł, aby Państwa poprosić o dwugodzinną burzę mózgów, aby zebrać Wasze pomysły na rozwiązanie problemów regionu i wraz z rekomendacjami przesłać je do władz centralnych. Po odbyciu wszystkich 8 spotkań zostanie opracowany zbiorczy raport i ten raport, tak jak powiedziałem, wraz z rekomendacjami zmian w prawie działań zostanie przesłany do Sejmu, Senatu, Komisji Poselskich, Rządu itd. itd. Nie byłoby problemu stoczni, bo byłoby mnóstwo małych firm, które projektowały, świadczyły usługi. Bardzo przyciął tym takim codziennym telewizyjnym wiadomościach, przekazach. Konflikt jest dużo bardziej barwny, dużo bardziej ciekawy niż to, jak rozwiązano problemy. To właśnie staramy się uniknąć, staramy się w tym takim codziennym życiu dialogowym spowodować, żeby te kwestie, które narastają na linii pracodawcy, pracownicy, jest ich stosunkowo duże, żeby właśnie je rozwiązywać jak najbardziej w sposób kompromisowy i najlepszy dla pracowników i dla pracodawców. Będą Państwo zastanawiali się nad sposobami rozwiązywania problemów zdefiniowanymi przez sąsiadów. Cieszę się z tego, że mogliśmy się spotkać z Państwem i że Państwo teraz zajmują się dialogiem, bo jesteście takim arbitrem w wielu problemach, konfliktach między pracodawcami, pracownikami, rządem. My pracujemy z Strategią Szczecina od roku już to się dzieje. Nad aktualizacją Strategii Szczecina nazwa jest może nieadekwatna do końca, bo to, co proponujemy, jest jednak znacznie głębszą zmianą niż tylko aktualizacją.